7:09. Twój początek dnia. Moim i Państwa gościem jest Dominik Skoczek, dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Chcecie iść na wojnę z Netflixem? Nie, skąd? Nikt nie chce wojny. Chcemy walczyć o słuszne prawa dla polskich filmowców za wynagrodzenia, które się im prawnie należą za eksploatację ich filmów na platformach, między innymi na platformie Netflix. Zacznijmy od tego, jak jest teraz. Serial Wielka Woda jest bardzo popularny i to nie tylko w Polsce. Czy polscy twórcy mogą liczyć na tantiemy? No właśnie jest paradoks, bo mogą liczyć w wielu krajach europejskich, mogą liczyć w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie Netflix ma swoją główną siedzibę, ale nie mogą liczyć na to w Polsce. Dlaczego nie mogą? Bo jeszcze Polska nie wdrożyła dyrektywy unijnej, która takie tantiemy przewiduje. No i Netflix nie chce, aby te przepisy w Polsce obowiązywały, chociaż nie ma nic przeciwko płaceniu tantiem we Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Więc póki co twórcy Wielkiej Wody mogą liczyć na tantiemy z Hiszpanii, z Włoch, z Francji, czy nawet z takich krajów niewielkich jak Estonia czy Litwa, ale nie z Polski. Czyli obecnie mamy w Polsce taki stan prawny, że polskie prawo nie nadąża za tą internetową rzeczywistością. Tak, nie zdążyło dostosować się do zmieniających się modeli dystrybucji, do faktu, że znaczna część eksploatacji filmowej przeniosła się już do internetu. W Polsce tantiemy przysługują twórcom za wiele odtworzeń w telewizjach, w kinach, z rynku DVD. No niezrozumiałe jest, że jeszcze nie udało się tego osiągnąć, jeśli chodzi o eksploatację internetową, no, która wypiera, zabiera widzów kinom, zabiera widownię telewizji. No i twórcy na tym tracą, tracą też widzowie, bo platformy mają tutaj przewagę konkurencyjną nad tradycyjnymi telewizjami czy kinami. Netflix ogłosił pilotaż systemu dodatkowych wynagrodzeń dla twórców popularnych lokalnych produkcji. To za mało? To jest mydlenie oczu, tak czytam w oświadczeniu. Tak, na początku wydawało nam się, że to jest dobry pomysł, no bo skoro platforma wychodzi z pomysłem dobrowolnych dopłat dla niektórych filmowców, to czemu nie? Ale okazało się, że to rozwiązanie nie jest proponowane obok ustawowego rozwiązania tantiemowego, tylko zamiast. Więc szybko sprawdziliśmy, jak to działa w innych krajach. No i okazało się niestety, że jest to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla filmowców, zresztą dla wielu twórców. W Niemczech, na kraj, na który właśnie Netflix powoływał się w swoich komunikatach, że zamierza wprowadzić pilotaż na wzór niemiecki, okazało się, że te dodatkowe wynagrodzenia rzeczywiście są wypłacane, ale tylko po pierwsze twórcom produkcji oryginalnych Netflixa, czyli już nie wszystkim tym twórcom, których filmy są zakupione przez platformę na licencji, i dopiero po osiągnięciu bardzo wyśrubowanego progu oglądalności 10 milionów globalnych odtworzeń przez osoby, które obejrzały co najmniej 90% całego na przykład sezonu serialu. Nie jednego odcinka, tylko trzeba obejrzeć cały sezon, żeby móc być branym pod uwagę, i takich odtworzeń musi być 10 milionów. Więc to jest pułap praktycznie nieosiągalny dla polskich filmowców. Czyli jak to waszym zdaniem powinno wyglądać? Nie, że każda tego typu platforma ustala swoje zasady wynagrodzeń, jak słyszymy, wyśrubowane albo podlegające interpretacjom, tylko powinny to być zmiany w polskim prawie i wtedy takie platformy muszą się do tego dostosować. Tak, to powinno być zrobione tak, jak to się dzieje w wielu innych krajach, i tak też jest w Polsce uregulowane w odniesieniu do telewizji, czy kin, czy operatorów kablowych. No dlaczego telewizja polska, Polsat, czy telewizja TVAM może płacić tantiemy, a Netflix działa na tych samych zasadach i oferta do tych samych widzów, a wręcz ich zabiera, już nie. Wystarczy rozszerzyć zakres tymczasowego przepisu prawa autorskiego
robią wszystkie platformy, nie tylko Netflix, bo przecież to nie jest tak, że tutaj tylko Netflix funkcjonuje na polskim rynku. Tych platform jest dużo więcej, więc wszystkie one powinny w sposób równy podlegać polskim przepisom i przykładać się do wspierać polską kulturę i polskich twórców. Rozmawiacie o tej sprawie z Ministerstwem Kultury? Tak, rozmawiamy, minister kultury jest po naszej stronie, projekt PiS-u i ustawa jest w tej chwili w rządzie. Natomiast po wizycie szefa Netflixa, pana Reeda Hastingsa, który spotkał się z urzędnikami kancelarii premiera, pojawiło się stanowisko ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, który domaga się skreślenia tego rozwiązania z ustawy. No więc nie wiemy, dlaczego tutaj miałby polski rząd bardziej słuchać prezesów i podszeptów zagranicznych korporacji, a nie wspierać polskich twórców i polskiej kultury. No liczymy, że tutaj jednak przeważy polska racja stanu i te przepisy, które po pierwsze są zgodne z prawem unijnym i wynikają wprost z dyrektywy, no a po drugie zmierzają jednak do ochrony polskiego rynku kultury. Mówimy o No, tym uchwalone. Netflixie jako takim przykładzie, takim sztandarowym przykładzie takiej platformy, ale sprawa jest o tyle pilna, że pewnie będzie chodziło o coraz więcej platform, dostępów i nie tylko o filmy, ale także o muzykę chociażby. Tak, no, już dzisiaj widzimy, jak po pandemii platformy urosły w siłę. No, polski rynek przeżywa staje się prawdziwą areną walki międzynarodowych platform streamingowych. Kolejni wielcy, najwięksi gracze wchodzą tutaj do Polski. No i oni już zabierają widownię telewizji. To się tylko będzie pogłębiać, no bo młode pokolenie, które zaczyna korzystać z dóbr kultury, no już sięga przede wszystkim po dostęp do platform. Więc za jakiś czas, jeżeli nie będzie tantiem z internetu, to po prostu nie będzie żadnych tantiem, bo cała eksploatacja przeniesie się do internetu. A czy wy teraz macie jakąś podstawę prawną do negocjowania wynagrodzenia dla polskich twórców? Na dzień dzisiejszy, jeżeli mówimy o platformach internetowych, to takiej bezpośredniej, jednoznacznej podstawy prawnej nie mamy, jeśli chodzi o prawa filmowe. Jest taka podstawa dla autorów muzycznych i ZAIKS, nasza siostrzana organizacja, takie negocjacje prowadzi i wiem, że umowy z platformami, między innymi z Netflixem. Więc to też jest pewien paradoks, że Netflix chętnie muzykę w filmach, ale już za główne prawa filmowe, za wkład reżysera, scenarzysty, aktorów, tutaj prowadzi działania, żeby te przepisy nie zostały uchwalone. Czyli z perspektywy polskich twórców konieczne jest wdrożenie tej unijnej dyrektywy. Jest to jedyna droga, żeby rozwiązanie systemowe, ustawowe zostało wprowadzone do polskiego prawa wraz z brakiem możliwości zrzeczenia się tantiem, bo Netflix też często, przedstawiając Netflix, inne platformy, bo to jest powszechna praktyka, proponując warunki pracy przy filmach dla różnych twórców, przedstawia takie zapisy, żeby z tantiem się po prostu, systemu tantiemowego się wyłączyć i z nich zrezygnować. Więc tylko rozwiązanie systemowe, które obowiązuje po pierwsze wszystkie platformy, a po drugie z drugiej strony wszystkich twórców, których my reprezentujemy, no jest gwarantem, że wynagrodzenia sprawiedliwie zostaną przekazane wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesów filmowych, no i którzy przyczyniają się też do zysku platform. Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych Dominik Skoczek był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.